Cześć, cześć, Sylwek z tej strony, witam was wszystkich serdecznie. Tym razem chciałbym wam pokazać komiks Pieśń o Renarcie. Joan Sfar. Pierwszy tom Mistrz Forteli. Joana Sfara powinniśmy już doskonale kojarzyć, tego francuskiego rysownika, który odpowiada za tak świetne komiksy jak Profesor Bell czy Kot Rabina. Tym razem zaskakuje nas Pieśnią o Renarcie, o tym lisie, który tutaj jest na okładce, i zaskakuje nas pod wieloma względami. Świetnymi rysunkami, bardzo ciekawą historią, ale też i tym, że zaczerpnął postać lisa aż z średniowiecznej kultury. O co chodzi? Zapraszam was na dalszą część tego materiału. Książka jest dużych rozmiarów, jest twarda oprawa, świetnie się prezentuje. Naprawdę takie albumy cieszą oko. Wyrazistość, głębia kolorów, one tutaj rzeczywiście dają radę. Dalej mamy grzbiet, na którym od razu widnieje informacja, z jakim wydawcą mamy do czynienia. Dodatkowo na tyle, mamy w 6 kadrach pokazane, z czym będziemy mieć do czynienia. Więc zobaczmy, te 6 kadrów. Teraz spróbuj ty, szukaj. Masz mnie za psa? Nie, ale skoro udaje się to psom, to tobie też powinno. Ja węszyć nigdy, a twój nos jest gorszy od psiego? To kwestia edukacji. Klasztor, zapytajmy tutaj. Halo, braciszkowie, czy poświęcicie nam chwilę, aby porozmawiać o wielmożnym Merlinie? Renarcie, twoja reputacja cię wyprzedza. I to jest niby po chrześcijańsku. I w tych 6 kadrach już mamy informację, z czym będziemy mieć do czynienia. Będziemy mieć do czynienia z humorem, z satyrą, z czymś, co bardziej nas będzie bawić i zadziwiać. Jak na początku powiedziałem, Pieśń o Renarcie jest to historia, którą Joan Sfar zaczerpnął z kultury europejskiej, gdzie zalążek był aż we Francji. I rzeczywiście, no, Joan Sfar nie jest z pochodzenia Francuzem. I zanim przejdziemy do początku komiksu, chcę wam pokazać sam koniec, który jest istotny, ponieważ czytając ten komiks, miałem wrażenie, że on czerpie właśnie z pewnych wzorców średniowiecznych, takich jak Pieśń o Rolandzie, o etosie rycerskim, i wcale się nie pomyliłem. Patrzmy, Lis Lennart jest bohaterem powstałego w średniowieczu zbioru wierszowanych satyryczno-alegorycznych historii, Powieść o Lisie. Głęboko zakorzeniły się w kulturze francuskiej i szerzej europejskiej. Sfar ofiarowuje nam zupełnie nową odsłonę przygód Renarta w jego fantastyczno-epickiej wizji średniowiecznej Francji, gdzieś pomiędzy eposem a komedią. Sam tytuł Pieśń o Renarcie nawiązuje też do Pieśni o Rolandzie i ma wskazywać, choć bardziej jako parodia, na jeszcze jedno źródło średniowiecznych inspiracji – epos rycerski, Pieśń o Czynach. Nie będę więcej tam tego czytać, wystarczy sobie przyjrzeć się, ale rzeczywiście tamte informacje dają nam światło na postać samego Renarta. Ta postać istotnie, ona ma wielkie znaczenie w kulturze francuskiej, jak bardzo przyczynia się ta postać do nawet naszego polskiego myślenia, chociażby o lisach. Zatem, Pieśń o Renarcie jest to pierwszy tom. Poznajemy historię Renarta poprzez opowieści psa. Psa truwera, takiego trubadura, który opowiada społeczeństwu o różnych historiach, o dziejach rycerzy, królach i tym podobnych. W pewnym momencie chce opowiedzieć o Renarcie, co sam też ma pusty brzuch, ale ograbia innych dzięki sprytowi. Dowiadujemy się, że Renart to lis, który niekoniecznie jest szlachetny, odważny, działający z faktycznie etosem rycerskim. Nie jest ani prawdomówny, ani też nie jest godny zaufania, chociaż ma przyjaciela Isengrima. Swoją drogą wilk Isengrim też istnieje w Powieści o Lisie. Wspólnie przeżywają przygody, aby rozwiązać pewną sytuację, sytuację fantastyczną. Pomimo, że bohater nasz, Renard, nie jest postacią wiarygodną, jest znaczący w tej historii i jego wiarygodność jest poddana próbie jako lisa. Renard wszystko słyszał. Pospieszył wydostać się na powierzchnię. Rozumiecie? Największy kłamca na ziemi musi ostrzec świat przed nadchodzącą katastrofą. Kto mu uwierzy? Jeśli mi nie uwierzysz, to już po nas. I ja myślę, że z taką sytuacją mogę was zostawić. Na łamach tych kilkudziesięciu stron dowiadujemy się o fantastycznych przygodach Renarta, które spotyka
bardzo ciekawe postaci, znane nam doskonale z różnych legend, na przykład arturiańskich. Mamy też tutaj postać kobiecą, która też jest postacią autentyczną. Historia jest przezabawna, zaskakująca pod wieloma aspektami, przewracająca pewne konwencje, pewne stereotypy, chociażby, nawet tutaj znalazłem, po bokach zamontowano oświetlenie halogenowe sprawdzone z przeszłości, a dokładniej z lat 70. XX wieku. Jest to komiks, który moim zdaniem warto poznać, osadzony w realiach średniowiecznych, fantastycznych i ponadto, co jest dla mnie najważniejsze, postać Lisa, ona na tyle ukształtowała naszą kulturę, że to właśnie jego atrybuty przyczyniają się do tego, że my spostrzegamy postać Lisa w alegorii, nie warto zaufać. Jak sami zauważyliście, głównie bohaterami są zwierzęta. I te zwierzęta też pokazują nam w sposób symboliczny cechy ludzkie. Komiks ten jest niesamowitą lekcją, która uświadomiła mi, że postać Renarta nie jest wcale wymyślona przez Johanna Spara. On zasięgnął po źródła średniowieczne, po starofrancuski cykl wierszowanych utworów właśnie o lisie złoczyńcy i czerpie z tego fundamentu naprawdę bardzo dużo, dodając też przy okazji wiele swoich pomysłów. Dzięki Wam serdeczne za obejrzenie tego materiału. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o pieśni o Renarcie i widzimy się następnym razem. Cześć, cześć!